Dzień dobry, oglądają Państwo wiadomości Telewizji Imperium w czwartkowym wydaniu. Palmiarnia zostanie zajęta, ale spokojnie, to tylko remont. Konkurs Gliwickie Place Zabaw dla wspólnot i spółdzielni. Teatr nie tylko dla profesjonalistów, czyli jak gliwiczanie pokochali publiczne występy. A na koniec Dzień Ojca po gliwicku. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam. Jutro rozpoczną się wakacje, ale dla niektórych to początek pracy. Poza remontami dróg, zmiany pojawią się w gliwickiej palmiarni. W dniach od 4 do 22 lipca palmiarnia będzie nieczynna z powodu przerwy technicznej. Gdy obiekt będzie niedostępny dla zwiedzających, wewnątrz zostanie przeprowadzonych szereg prac. Najważniejsze to przegląd instalacji centralnego ogrzewania, wymiana rur i zaworów w pawilonie historycznym i sukulentów, wymiana pionów grzewczych w pawilonie tropiku i historycznym. Przy pomocy podnośnika przeprowadzone zostaną prace pielęgnacyjne wysokich roślin. W zbiornikach akwarystycznych Amazonki i rzek polskich wykonane zostaną dodatkowe aranżacje. Gliwickie Place Zabaw to siódmy konkurs kierowany do wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni w Gliwicach. Zadaniem jest wyposażenie placów zabaw oraz w tym roku po raz pierwszy siłowni plenerowych o dodatkowy sprzęt. Może to być piaskownica, nowa huśtawka czy urządzenie sportowe. Obiekty nie będące własnością miasta dzięki jego wsparciu staną się bardziej estetyczne, bezpieczniejsze oraz bardziej funkcjonalne. W ubiegłych latach nowe sprzęty kosztowały 300 tysięcy złotych. Zainteresowani warunkami konkursu znajdą informacje w regulaminie. W sobotę na kąpielisku leśnym będziemy mogli kibicować, a nawet uczestniczyć w pobiciu rekordu światowego w jednoczesnym robieniu pompek na czas przez jak największą ilość osób. 25 czerwca każdy chętny może przyjść na godzinę 15 i dołączyć do pompkarzy. Jeżeli zbierze się 437 osób, to mamy szansę wpisać się w stronę Księgi Światowego Rekordu Guinnessa. Jak do tej pory najlepsi w działaniu okazali się Brytyjczycy, którzy przez minutę wykonywali jednocześnie pompki. Gliwiczanie dwa lata temu próbowali skonfrontować swój wynik z dotychczasowym, jednakże bez powodzenia. Kto wie, może tym razem się uda. Od 14 lat udowadniają, że dzięki ciężkiej pracy i pasji można zajść naprawdę daleko, a przy okazji pociągnąć za sobą innych. Teatr muzyczny Wit-Wit występuje i uczy, jak być aktorem. Jak przyznali podczas programu Studio Prasowe Ewa i Stanisław Witomscy, najważniejsze są chęci. Dzisiaj te takie prywatne teatry to jest może już trochę większa na to moda, ale też kilkanaście lat temu to była dość odważna decyzja, żeby taką działalność rozpocząć. To było szaleństwo, naprawdę. 14 lat temu, kiedy właśnie ten pomysł w mojej głowie się narodził, podzieliłam się z mężem, słuchaj, no my musimy to zrobić. Wiadomo, byliśmy tam związani z instytucjonalnym teatrem w jakiś sposób, ale wiedzieliśmy, że to nie wystarczy, bo chcemy realizować swoje marzenia i pasje i właśnie tutaj no dzieci, ta miłość do dzieci i chęć przekazywania im swoich emocji, połączona również z edukacją, wzięła górę. No i kiedy postanowiliśmy, że to zrobimy, mąż oczywiście zaakceptował mój szalony pomysł, zaprosiliśmy również do współpracy jeszcze małżeństwo zaprzyjaźnione Przemka i Agnieszkę Witkowiczów. Agnieszka była wówczas solistką baletu Gliwickiego Teatru Muzycznego, Przemek artystą. No, kupili ten pomysł, zaryzykowaliśmy, zaczęliśmy tworzyć autorskie spektakle. To też jest ważne, że gdzieś tam mając doświadczenie wieloletnie w pracy teatralnej, w pracy z dziećmi i młodzieżą, wiedzieliśmy, jaki spektakl zbudować, żeby dzieci nie zanudzić. Stąd też nasze bajki są jednoaktowe, trwają godzinę. Sami piszemy teksty, muzykę tworzy Przemek Witkowicz. I też powiem Państwu, jest to bardzo dobry materiał edukacyjny. Staramy się na naszych bajkach również uczyć naszych podopiecznych. Właśnie, a czego się ci podopieczni uczą? Co wynoszą z Waszych zajęć? No bo to, że wyjdą, wystąpią, ale to chyba nie tylko o to tutaj chodzi. Nie, to nie o to chodzi, żeby dzieci występowały, bo dzieci występują na różnych występach szkolnych, przedszkolnych, na konkursach i bardzo często są to
dobre propozycje, dobre występy. Natomiast my staramy się uczyć naszych wychowanków podstaw aktorstwa, zachowań na scenie, zachowań wokół sceny. Pracujemy intensywnie nad dykcją. Tutaj Ewa się zajmuje tym działem tak dosyć mocno, dykcji. Pracujemy nad poprawnością wysławiania i całego tego najważniejszego spektrum, jakim jest bycie w teatrze, nie tylko na scenie, ale wokół sceny, na próbie, jak się zachowywać na próbie, jak pracować z rekwizytem, jak zachowywać się w kulisach. Te elementarne rzeczy mają niesamowity wpływ na kształtowanie młodego artysty. Cały program Studio Prasowe dziś na naszej antenie. Dzień Ojca, jak co roku, przypada na 23 czerwca. Święto może i mniej huczne, ale tak samo ważne jak Dzień Matki. Jaki powinien być ojciec? Co w dniu jego święta przygotowują dzieci? Jakie wspomnienia powracają Gliwiczanom na myśl o Dniu Ojca? Sprawdziła to Anabela Conti. Ojciec mnie całe życie uczył. Historii i polityki, także ekonomii. Także całe życie mi uczy, całe życie żeśmy się spotykali, dyskutowali o ochotnictwie, także to właśnie było takie chyba najlepsze, że żeśmy całe życie razem dyskutowali i mnie uczył. Wolimy kupić coś, jakieś zabawki, książkę, no gry komputerowe, prawda? A to jednak mnie się wydaje jest wtórne. Jaki jest twój tata? Miły, bardzo fajny i kochany. A co jutro przygotujesz dla niego? Laurkę zrobię. Dzień Ojca. I co by pan sobie życzył w tym szczególnym dniu? Nie, ja myślę po prostu, żeby dziewczynka była grzeczna i to, bo trochę rozrabia, i poza tym, żeby dobrze jadła, także, bo też tak nie za bardzo je, tylko dla mnie i to wszystko. Jakie cechy charakteru powinien mieć dobry ojciec? Musi być wyrozumiały, moim zdaniem, przede wszystkim, tak jak mój ojciec. Był bardzo wyrozumiały, tolerancyjny, ale w niektórych sprawach był stanowczy. Lat to była właściwa, moim zdaniem, postawa. Troskliwy, opiekuńczy, mający czas dla dziecka. Tyle. Czego pan by sobie życzył? Chwili spokoju, żeby można obejrzeć spokojnie Euro.